Oj, byk! A u was był już Mikołaj? Bo mnie już, bo mnie naprawdę mega obdarował. Siemano ekipo, witam was serdecznie. Rodzinka na dole. Już dochodzą po świątecznej burzy. A ja mam do odpakowania prezent. No kto powiedział, że ja nie dostanę? Ciekawe kto dostał rózgę. A już część prezentu mam na sobie. W ogóle fajny kurde sweter. Takie nieważnych spraw. Nieważnych, no ale kto nie lubi Mikołaju z czekolady, co dopiero tej czekoladopodobnej. Ale to na razie idzie w odstawkę, bo mamy coś specjalnego. O ja pierdykam. To w sumie do tego mógłbym gdzie indziej, nie na biurku, gdzie testuję energole. Zaraz wracam. Albo bez kombinowania ja to po prostu daję na dół. Ale... prezentami trzeba się cieszyć. Trzeba je otwierać w taki tradycyjny sposób, kulturalny sposób. Nie żeby nie było i... że ja nie jestem kulturalny człowiek. Mamy tu pakę. Mamy tu pakę z... Guilt Free. A to trzeba otworzyć w naprawdę tradycyjny sposób. Dobra. Kurde. No niestety tempe to jest. Wiem do kogo pójdę z otwieraniem paki. Merry Christmas ekipo. Oj, wiedziałem do kogo pójść. Moja siostra tu jest jednak. Mistrz w otwieraniu paczek, a znęcała się nad tym co najmniej 5 minut. Dobra. No to nie jest tajemnica, że ja zamówiłem energole, no co? Przecież nie produkty light i tak dalej. Jezu, tu jest jeszcze więcej kartonów w ogóle. Co, można zmienić kamerę czy coś? Najgorzej, nie może. Dobra. Mamy pakę. Mamy więcej kartonu. Jak się do tego kurde zabrać teraz? Ech! Ja pierdykam. Chodzisz. O mój Boże. Ale... Oj, takie prezenty to się rozumie, co nie? Kurde. Słodzone stewią, cukierek, cytrynka. Chyba muszę naprawdę częściej zamawiać z Guilt Free, jeżeli takie prezenty dodatkowe. No suma 72 złote. 91 groszy. A w skład tego, o mój Boże, jakież to jest piękne. Dobra, zacznijmy za koleją. Od prawej do lewej. Czyli prawe to mamy. Jeszcze żeby się wyjęło dobrze. O, bo folia bąbelkowa to już jest spoko. Oj, piękny jest. To już muszę przyznać teraz tak spokojnie. Żeby wszystko było ten jest. Pierwszy monster. Folia to już. Nieważne. Aussie Lemonade. Coś pięknego. Oczywiście jest też tak na dworze jasno, wyjątkowo, ale ta pucha jest piękna. Wow. Aussie Style Lemonade. Ja mam cytrynowego cukierka. Tutaj proszę bardzo, taki ładna pucha, naprawdę. Jeszcze raz ją przekręcę, ale pucha. Totalny sztos. Wow.
2% soku! Kurde, to tu są te... Ale to jest dziwne. Ale dobra, przejdźmy do kolejnej. Puch jest 4. Puch jest 4. Pucha numer 2. Z prawej. Ładnie opakowana. Folię bąbelkową. Kurde. O, już widzę. To jest ta moja jedyna niewiadoma. Teraz takie powiem. No, chropowata. O co tu chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Oczywiście Monsterek Ultra Rosa. Ogólnie to już mogę w sumie odstawić. Teraz to jest jedna naprawdę niewiadoma ze mnie. Oczywiście ja jako wielki fan grejpfruta mogę powiedzieć, że jestem najbardziej sceptycznie nastawiony do tego smaku. To jest podobno smak grejpfruta. A wiadomo, czy inne smaki też nie będą wchodziły w paradę. Bardzo ładna pucha. I to jest ten energol, który jest już za granicą i tak dalej, już od jakichś naprawdę 2 lat. I w Polsce jeszcze go nie ma. Jego, no może nie następną puchę, którą mam do zaprezentowania z paki, ale chciałbym, żeby właśnie rozpieszczono nas na przykład taką ultra rozą, takim ultra sunrise albo energolem, którego mam ostatniego. A w ogóle bardzo fajne są te różowe góry. Różowe, czy to nawet w innych kolorach. To są bodajże puchy z USA. Tak mi się wydaje, oczywiście. Dobra, odstawmy Ultra Rose. Wjeżdża kolejny import, który jest nowością. I jak już to powiedziałem, to już pewnie wiecie, o co chodzi. Kurczę, strasznie dużo tej folii bąbelkowej. A ja nie chcę też to upuścić. To jest już normalna góra, a tu chodzi oczywiście o Ultra Pichikin. Oh my god, to ta pucha naprawdę zasługuje na aplauz, bo design jest mega. Tutaj, kurde, postacie, to jest chyba bardzo podobny styl jak do Monstera Ultra Violet. To też takie lata 80, punk i tak dalej. Tu jest van, tutaj są bandany. Więcej kobiet. W sumie taki... Musiałbym to przetłumaczyć to z boku, ale... To jest bodajże chyba smak inspirowany Hawajami. Zobaczymy. I jak Ultra Pichikin, jak Ultra Rosa, to możemy przejść do trzeciego Ultrasa. Mówiłem, że nie mam Ultra Sunrise, chociaż bym bardzo chciał mieć, ale ten konkret musiałem mieć. On, Ultra Rosa, to były takie pierwsze miejsca. Chciałem zamówić też Ultra Sunrise, jeżeli mam być szczery, ale... Powiedzieli, że ma być tylko i wyłącznie 4, z czego 2 już miałem pewność, które wybiorę. Tak więc Monsterek Ultra Black. To był najbardziej przeze mnie wyczekiwany smak, no bo tak jak widziałem go na stronkach właśnie importowych, typu właśnie słodyczowo, guilt free, skrami i tak dalej. Tak, ten mnie najbardziej interesował. Ten design jest taki prześwietny. Nie jest w sumie taki bogaty jak tutaj przy wypadku Pichikin, ale
Ten czarny przechodzący w czerwień i jeszcze te srebrne zdobienia. To jest bardzo fajne. Dobra, no nie będę patrzył na ten. Historia o... Dobra, tutaj jest o Travers. No dobra. Więc... Z tych wszystkich puszek, które mi się najbardziej podoba, że tak Ossi Lemonade nie patrzyłem tak moim okiem, ale bardzo ładne nawiązanie do podwodnego świata. W sensie kręciłem, ale nie omawiałem tak bardzo puszki. No, Ultra Rosa to oczywiście róże i tak dalej, a więc... Cześć, czy to jest, kurczę, Ultra Black jest większy od... Sobie zobaczcie sobie. Jest minimalnie większy od na przykład Ultra Pichikin. Czy my właśnie dostaliśmy jakieś gratisy? Nie, to jest pół litra. Dobra. Na razie wystarczy. Mamy materiału na 4 odcinki. To mi się mega podoba. Tak więc to by było dzisiaj na tyle. Ja jeszcze wstawię jeden. Ja jeszcze wstawię jeden urywek, tylko że to dopiero przy tym, jak odpalę program do montowania, do nagrywania ten w telefonie. Najpierw musiałbym go zainstalować i tak dalej, a o co chodzi? Zobaczycie w tym fragmencie, więc ja już nie przedłużam. Mamy tutaj to, co mamy. Widzimy się za chwilę. A więc okej, dawno nie używałem tej aplikacji, więc doszło tam trochę nowych rzeczy, poustawiałem, ale jestem. Mamy dwa razy koła. Czy to z Ultra Rozą i Ultra Blackiem? Bo zróbmy tak, że ten... A, jeszcze nie ma tego. Super. Poczekajcie. No i teraz można zakręcić kołem. Zróbmy tak, że najpierw losujemy pierwszego energola z tych starszych. Czyli to oznacza, że Ultra Rosa i Ultra Black wlatują jako pierwsze. A potem dopiero te nowsze, czyli Ossi i Pichikin. Tak więc ten smak, który będzie dwukrotnie wybrany, w sensie nie pod rząd, po prostu będą trzy lub dwa zakręcenia kołem i ten smak, który będzie dwukrotnie, będzie testowany jako pierwszy. Mam nadzieję, że najpierw to będzie Ultra Black, ale nie przekonamy się, dopóty nie przekręcimy, nie zakręcimy kołem. I to jest też taka dziwna perspektywa. Zakręćmy. Ultra Black czy Ultra Rosa na razie będzie miała przewagę. Na razie to będzie Ultra Rosa. Czyli Ultra Rosa jak na razie jeden. Lecimy dalej. Jakby były jakieś reklamy, to oczywiście je wytnę. Nie chcę dostać żadnych kurde kar ani niczego sobie takiego podobnego. Ultra Black czy Ultra Rosa? Ultra Black! W sumie spodziewałem się tego po tej aplikacji, ale to jest decydujące. Kto wie co będzie. W ogóle wyłączyłem Fairmont, więc to może być wszystko. Albo Ultra Rosa, albo Ultra Black, co to będzie? Trzymało napięcie do końca, czyli co? Na pierwszy ogień będzie wjeżdżał Ultra Black, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj na razie macie bodajże 15-minutowy odcinek z samej prezentacji, samego otwierania. A teraz przejdźmy do
Przejdźmy do tego drugiego koła, czyli Aussie Lemonade albo Ultra Peachy Keen. Szczerze, z tej dwójki najbardziej bym chciał się zająć Aussie Lemonade, tylko i wyłącznie dlatego, że bodajże może wejść do Polski, tak więc spin. A jednocześnie bardzo mnie ciekawi najnowszy Ultras. Więc mam naprawdę. Dobra, na razie Ultra Peachy Keen wygrywa. Ale wszystko może się zmienić. Może powinienem wyłączyć ten fair mod. Wtedy to będzie teraz chyba Aussie Lemonade. Zaraz się okaże, poczekajcie. Tutaj poszło szybko. Mam nadzieję, że kamerka tak bardzo nie przeszkadzała. Ale dobra. Kamerka nie przeszkadzała. Tak, nagrywa się, super. Czyli co? Chronologicznie, jakby to ustawić, to poczekajcie. Dobra, już się trochę zaczyna ściemniać. Teraz tak. Zróbmy coś takiego szerokokątne. Może być tak. Jakby tak jeszcze udało się jasność. Bo już się ściemniło. Ale dobra. Bardzo rzadko używam tej kamery z tyłu, ale tak jak mówiłem, najpierw na rejony będzie wjeżdżał Ultra Black. Potem Ultra Rosa. Przedostatni Peachy Keen i kończymy Aussie Lemonade. Taki jest plan. Jak to wyjdzie, ja nie wiem. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, po prostu stay tuned. A ja na razie kończę. Widzimy się przy teście Ultra Blacka. Tak więc, see ya!